A co powiecie na to? DJI Mini 3, ale bez Pro. The home point has been updated. Please check it on the map. No więc o co tutaj chodzi? Co jest z DJI? Najpierw robią drony, które im się nie podobają, po to, żeby je upgrade'ować. Patrz, Mini 1 do Mini 2, R2 do R2S. A teraz tworzą produkty Pro, Premium, zwał jak zwał, po to, żeby je kastrować. Coś mi tu nie pasuje. No ale przyjrzyjmy się temu bliżej. No więc tak, pierwsza sprawa to na pewno taka, że zbliżają się święta, no a DJI pewnie w budżecie trochę brakuje. Dlatego też postanowili oni wypuścić na rynek Mini 3 w wersji podstawowej, nazwijmy to w ten sposób. Troszeczkę okrojona wersja Mini 3 Pro. A więc jak to będzie mniej więcej wyglądało? Będzie to wyglądało następująco. Z tego co już się dowiedzieliśmy z przecieków na pewnych portalach, dosyć takich powiedzmy sobie pewnych i sprawdzonych, będzie on pozbawiony czujników przednich, no i będzie na pewno, skoro nie ma czujników, będzie pozbawiony wszelkiego rodzaju opcji śledzenia. Co jest jeszcze ciekawe, no to ten dron ma się ukazać w wersji combo, czyli z trzema bateriami, z hubem do ładowania, tak jak to miało miejsce w DJI Mini 2. Najbardziej zaskakująca chyba będzie cena, ponieważ z tego co powiedzmy sobie już wyciekło do sieci, ten komplet, czyli Mini 3 wersji combo, będzie kosztował w granicach 4000. Czyli tyle co Mini 3 Pro w wersji podstawowej z jednym akumulatorem i z aparaturą tą szarą RCN1. No więc dlaczego zdecydowali się na taki ruch? Tak jak już wcześniej wspomniałem, pewnie im brakuje pieniędzy w budżecie na koniec roku. Dlatego też postanowili wypuścić coś tańszego, fajnego, no ale nie tak dobrego jak Mini 3 Pro w, powiedzmy sobie, podobnych pieniądzach lub też troszeczkę mniejszych, ale za to w bogatszym zestawie. A druga sprawa to taka, że między Mini 3 a Mini 2 pojawiła się taka dosyć spora luka. I żeby to wypełnić, zanim wtarabani się konkurencja, co już też można było zauważyć na pewnych portalach, że jedna z firm, nie wiem jeszcze jaka, ale zaczęło pracę nad jakimś dronem, który coś tam jest podobny do Mini, coś tam jest podobny do Mavica 3. Generalnie gabarytów pewnie będzie miniacza, ale troszeczkę będzie podobny do Mavica 3. Przynajmniej z tego, co tak już zauważyłem. Natomiast nie wiadomo jeszcze, co to jest za marka, co to są za drony i co to będą za drony, ale domniewam, że to może być jakiś Hubsan, patrząc na to, jakie kontrolery ci tam eksperci, inżynierowie z tyłu trzymają w rękach i leżą obok. Także DJI też nie jest głupie i wszelkiego tego typu przecieki bardzo szybko wyłapują. No więc na podstawie tego też postanowili tą lukę w jakiś sposób uzupełnić, wypuszczając Mini 3 bez Pro. Dużo roboty przy nim nie mieli, więc czemu nie? Także jeżeli komuś nie zależy na tym, aby dron miał czujniki, miał te wszystkie tryby śledzenia, hyperlapsy, spotlighty i tym tam podobne, no to myślę, że będzie to całkiem fajna opcja. Biorąc pod uwagę fakt, że pakiet w tej cenie zawiera trzy akumulatory, hub do ładowania, no i pewnie cały zestaw, który jest nam potrzebny do tego, aby się oderwać od ziemi i porobić naprawdę ciekawe materiały, czy to foto, czy to wideo. Jeżeli chodzi o samą optykę, no to optyka, z tego co się dowiedzieliśmy, już zostaje taka sama jak w Mini 3 Pro, także tutaj się raczej nic nie zmieni. Dron, tak samo jak Mini 3 Pro, będzie ważył te 249 gram. No i w zasadzie, słuchajcie, to byłoby na tyle. Jakby ktoś szukał jeszcze jakiegoś ciekawego, fajnego prezentu na święta dla siebie albo kogoś bliskiego z grona droniarzy, no to mam na stanie fajne koszulki. Link do nich znajdziecie w opisie pod filmem. Ja się z Wami żegnam i pewnie do zobaczenia po świętach lub też w nowym roku. Trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, cześć.